Siemanko, jeżeli chodzi o Arka, to weszły gigantyczne informacje, no i moi drodzy, skromny update, w którym dodali fajne rzeczy. I w tym możliwość oswojenia Deathworma. W tym materiale zobaczcie, jak to zrobić. Co do, moi drodzy, informacji, co się dzieje z Arkiem, co za niedługo wleci materiał. Zapraszam! Okej, jeżeli planujecie, moi drodzy, oswoić Deathworma, to chciałbym wam powiedzieć, że najlepiej, na przykład tutaj na skoczerwie, jest wyposażyć się w paracery. Musimy nakarmić naszego Deathworma jakimś mięsem, bo te larwy wielkie są mięsożerne, moi drodzy. I podobnie jak na przykład oswajamy Trodona, to również w taki sposób możemy oswoić naszego Deathworma. Ja tutaj ze sobą zabieram 3 paracery, żadnemu nie daję siodełko, bo chcę, aby zabił je. Są na różnych poziomach, oswajam je na dosyć wysokich, a ze sobą mam tutaj lwa workowatego, w którym będę sobie po prostu jeździł. Zabieramy sobie te paracery i idziemy na pustynię, moi drodzy, gdzie poszukamy Deathworma. Pozostawiłem sobie paracery w tyle, a sam polecę teraz sobie właśnie tutaj na pustynię. Poszukam Deathworma, bo nie chcę mi się z tymi paracerami w lesie jak na razie. Ogólnie, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie są Deathwormy, to podcast, by popatrzeć się pod ziemię. Tutaj jak na razie widząc nie... O, jest jednak, mamy tutaj jednego Deathworma. Już w ten sposób one właśnie tak patrzą w dół. Nie ruszałem się. O! Gdzieś się ruszył się, czyżby się zbejtował na coś. No dobra, przyszedł już ten trzeci. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym możemy podejść do tego naszego Deathworma, wybudzić go i kazać mu atakować naszego tego, nasze paracery 3. Okej, kolega nie chce się na razie zbudzić. O, widzicie, tutaj wchodzę tak jakby w niego. A to jest nieprzytomny sęp. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Aha, Deathworm zniknął. Nieźle, nieźle. W takim razie lecimy dalej szukać kolejnego. No dobra, ale przechodząc do oswajania, moi drodzy, to Deathwormowi musimy pozwolić zabić nasze stworzenie. Z mojej strony są to paracery, które ustawiamy na pasywa. Gdy Deathwormowi uda się je zabić, to wtedy, moi drodzy, mamy oswojonego Deathworma. W moim wypadku na oswajaniu razy 5, zużyłem tylko 2 paracery. Każdy Deathworm ma pierwszy poziom i niestety nie możemy go ujeżdżać, ale możemy go używać poprzez gwizdy. Po oswojeniu najprawdopodobniej się zakopie, lecz gdy go zawołamy, to on za nami będzie podążał, kopiąc się pod piaskiem. Deathworma możemy używać do walki, moi drodzy. Ma on naprawdę dużo HP i za każdy poziom dostaje 2000. Jego obrażenia też są naprawdę fajne, jednakże trzeba pamiętać o tym, że stworzenie to ma mało wagi i mało jedzenia. Bo tylko 100, więc trzymajcie dla niego jedzonko. A jeżeli chodzi o waleczność tego stworzenia, to jest naprawdę fajne. Świeżo oswojony może pokonać swojego rywala dzikiego i zgarnąć przy tym naprawdę dużo expa, więc warto w taki sposób sobie go wyexpić. Deathworma nie możemy krajopodobać, ale jest naprawdę fajnym stworzeniem, jeżeli chodzi o na przykład trzymanie, żeby zrobić zasadzkę. Oswojenie kilku takich może naprawdę stworzyć gigantyczną armię, która potężnie zniszczy każdego przeciwnika. Ciekawostką jest jeszcze to, że obrażenia od tego stworzenia zaliczą się jako stworzenia od strzału, dlatego na przykład Arthropoera dostaje obrażenia razy 3. Dajcie mi znać, moi drodzy, co sądzicie o tym nowym do oswojenia Deathwormie, którego dodali w tym update'cie. Trzymajcie się, siemanko.